Halo, witamy Państwa i zapraszamy serdecznie na dzisiejszą transmisję meczu ze stadionu w Monachium. Ten mecz już za moment na naszej antenie. A mecz komentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wracają europejskie puchary, wraca Liga Mistrzów. Bardzo nam tego brakowało. Przed nami pierwsza kolejka i mamy nadzieję, że poziom meczu nas nie zawiedzie. Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain. Obie drużyny tym meczem rozpoczynają swoje podboje. Ciekawi mnie, jak daleko dotrą obie ekipy. Liczę na coś naprawdę ciekawego w ich wykonaniu. A oto skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. Ta drużyna znana jest z cierpliwości w budowaniu akcji ofensywnych i długich wymian piłek. Tego samego możemy spodziewać się i dziś. Tak, ich trener jest zapatrzony w tiki-takę, system opatentowany przez drużyny Pepa Guardioli i marzy, by jego zespół wprost zamęczał rywali dziesiątkami krótkich, szybkich podań, aż w końcu w obronie przeciwnika powstanie jakaś luka. Na ekranach skład, który trener PSG przygotował na to spotkanie. W bramce Gianluigi Donnarumma. W obronie Hakimi wystąpi z Nuno Mendeszem. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Proszę nie odrywać już oczu od telewizora. Piłkarze Paris Saint-Germain rozpoczęli spotkanie. Vitinha, Fabian, uderza na bramkę, co za blok, nic z tego nie będzie, mamy spalonego. Coman. Kingsley Coman. PSG już bez piłki. Joshua Kimmich przy piłce. Joshua Kimmich. Konrad Laimer. Piłkę ma teraz Kimmich. Podanie do Comana. Z powrotem do Kane'a. Musiala przy piłce. Piłkę ma teraz Kimmich. Jest piłką Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. I sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. Fabian. Vitinha. Zaire Emery. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Dembele przy piłce. Teraz musi! Nie ma! Obronił ten strzał.
Dembele wykonuje rzut rożny. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Manuel Neuer. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Co teraz? Broni, lecz to nie koniec akcji. Ewidentny spalony. Szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej. Tu trzeba było wykazać się i refleksem, i przeglądem pola. No niestety, nie tym razem. Harry Kane. Leroy Sané. Joshua Kimmich. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Fabian Ruiz. Gonzalo Ramos. Vitinha. Strzał teraz. Znakomita blokada strzału. Kimmich. To może być groźne. Będzie kontra. Alfonso Davies. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Strzela Harry Kane. Ależ refleks. Znakomita interwencja. Widać tu, że koncentracja była zachowana do końca. Udało się uratować zespół. Karne, głęboko teraz. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Z tego może coś być. A teraz zagranie do Kane'a. Piłka u Kimmicha. Blokuje ten strzał. I po akcji, jak się okazuje. Fabian Ruiz. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Sané teraz z piłką. Mają okazję, by prowadzić. Mamy pierwszą bramkę. To tylko rozkręci nam emocje. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Drużyna Paris Saint-Germain musi teraz odrabiać stratę. Pewnie rzucą się na rywali. Fabian. Zaire Emery. Gonzalo Ramos. Bez, że gra dalej. Sędzia zastosował korzyść. Nieczęsto widzimy takie interwencje w pierwszych minutach. Sędzia musi szybko podjąć decyzję o surowości kary. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to, Jacku, zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza eliminację. Z daleka! Dobra interwencja, pewny chwyt.
Rzut wolny wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. Davis przy piłce. Piłkę ma Kingsley Coman. Do Davisa. I przy piłce Leroy Sané. Z poświęceniem i skutecznie. Niewiele klubów dostarczyło kibicom w ostatnich dekadach takich emocji jak Bayern. Nie musimy nawet wracać pamięcią do finału w Barcelonie z Manchesterem United. Kibice bawarskiej drużyny równie źle wspominają finał UEFA Champions League na własnym boisku z Chelsea. Ale wspaniały, efektowny, niezmordowany Bayern Henkesa się nie poddawał. Rok później sięgnął po upragnione trofeum. I co teraz? No i po akcji mamy tutaj spalonego. Niestety, w ten sposób trudno zdobyć bramkę. Nie można sterczeć jak słup soli i liczyć, że wszyscy na to pozwolą. Ousmane Dembele. Vitinha. Piłka do Vitini. Pewna interwencja, brawo. Rzut rożny wykonuje Ousmane Dembele. Neuer, Kingsley Coman, Kane, Musiala przy piłce, z powrotem do Kane'a, dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem, ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Idzie do środka. Nieźle to wykombinował. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ma wsparcie, by to rozegrać. Coman! Bramka! Bayern podwyższa wynik meczu. Mają teraz bezpieczne prowadzenie. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Na razie 2-0. Nuno Mendes. Vitinha. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Joshua Kimmich. Nuno Mendes. Vitinha. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. A teraz zagranie do Kane'a. Piłka u Kimmicha. João Palinha. Laimer. João Palinha. Davis przy piłce. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy.
cierpliwie budują ten atak. Kolejne celne podanie. Dobrze to było pomyślane. Płynnie szło, ale nie udało się przełamać obrony. Mogą teraz ruszyć z kontrą, ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. A teraz zagranie do Kane'a. Davis przy piłce. Piłka zacentrowana do Kane'a. Ależ tutaj kapitalny blok. I mamy strzał. A jednak blokuje to. Wspaniale. Widać nerwowość w poczynaniach obu drużyn. Wiele prostych strat. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Ousmane Dembele. Do Hakimiego. Piłka wychodzi na odbramkowy. Znowu drużyna przeciwna. Leimer. Dyer. Neuer. João Palinha. Alfonso Davies. Naprawdę udana interwencja. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Musiala. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Sané teraz z piłką. A teraz zagranie do Kane'a. Proszę Państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą trzema bramkami. No cóż, drużyna przeciwna jest już chyba bez szans. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A potem już Harry Kane zrobił to, co już od lat przecież umie robić najlepiej. Ze spokojem puknął na bramkę, praktycznie nie dając bramkarzowi żadnych szans na skuteczną interwencję. Gramy! Bayern ma dzisiaj patent na gole. Rywale zupełnie się pogubili. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Zagranie do Gonzalo Ramosa. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Coman. Alfonso Davies. Vitinha. Błąd i strata. Teraz będzie niebezpiecznie. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Bramkarz pewnie łatwe miał zadanie. Fabian. Fabian Ruiz.
Musiala. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Decyzja może być tylko jedna. Offside. Hakimi. Dembele. O, i to był książkowy odbiór piłki. Coman. A teraz spokojnie, kontrolują tempo meczu. Czas im sprzyja. PSG przejmuje piłkę. Vitinha. Piłka do Vitini. Konrad Laimer. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? I teraz piłkę ma PSG. Fabian Ruiz przy piłce. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co w pierwszej połowie pokazuje tutaj Bayern. Zabójcza skuteczność w ataku i naprawdę świetne bramki, Jacku. Zdarzają się co prawda tak zwane mecze dwóch różnych połów, ale nie wiem, co by się tutaj musiało stać, by drużyna roztrwoniła dotychczasową przewagę. Sytuacja za sytuacją, bramka za bramką, dobre wzajemne zrozumienie między formacjami. Oto efekty zgrania na treningach, dowód dobrej chemii w ekipie. No, świetnie obronione to uderzenie. Nie wrzucają, krótkie podanie. Piłkę ma teraz Kimmich. Podanie do Harry'ego Kane'a. Nie udało się utrzymać przy piłce. Musiala przy piłce. Ładne minięcie, może być groźnie. Donnarumma. Fabian. Piłka znowu po ich stronie. Wybronił to, ale co teraz? Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Realizator pokazał nam to czarno na białym. Swoją świetną grę okrasił dzisiaj zdobyciem gola. Nuno Mendes. Fabian Ruiz. Zaire Emery. Dostaje piłkę Zaire Emery. Zaire Emery z piłką. Podanie do Fabiana Ruiza. Jak się spisze teraz Dembele. Tak! Tak właśnie strzela bramki. Usman Dembele!
Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. Na tablicy wyników 3-1. João Palinha. No, to, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Sané. No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko. Będzie out. Mocne wejście, ale czyste. Piłkę ma Kingsley Coman. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Dobra presja teraz, mają piłkę. A, teraz pokazał, co potrafi. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Gonzalo Ramos. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Mają teraz szansę na kontratak. Leroy Sané. Monachijczycy pozbawieni piłki. Próbuje teraz szczęścia. Doskonale się ustawił. Musiala. Sané. Jamal Musiala. Kane otrzymuje teraz piłkę. Nie. Nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Dobry występ Ousmane Dembele. W pierwszej połowie naprawdę wpływał pozytywnie na grę drużyny. Też odniosłeś takie wrażenie? To był dobry występ. Wszystko tutaj zagrało. Szkoda, że nie przełożyło się to na grę drużyny. Dembele przy piłce. Teraz musi! Nie ma! Obronił ten strzał. Sané teraz z piłką. Mają okazję wyprowadzić. Mamy pierwszą bramkę. To tylko rozkręci nam emocje. Gonzalo Ramos. Ma wsparcie, by to rozegrać. Coman! Bramka! Bayern podwyższa wynik meczu. Mają teraz bezpieczne prowadzenie. Sané teraz z piłką.
Proszę Państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą 3 bramkami. No cóż. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. No, świetnie obronione to uderzenie. Jak się spisze teraz, Dembele. Tak! Tak właśnie strzela bramki! Drugą połowę rozpoczynają z solidną zaliczką piłkarze Bayernu. Ale pewni swego jeszcze nie są. Ruszyli. Piłkę ma teraz Kimmich. Bez faulu, czyściutki odbiór. Musiala przy piłce. Co zrobi Harry Kane? Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Vitinha. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Sané teraz z piłką. Strzela Harry Kane! I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Krótko rozegrana piłka. Piłkę ma teraz Kimmich. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Dobry, przepisowy odbiór. Piłka wyszła jednak na rzut rożny. Centra w pole karne. Nie udało się oddalić zagrożenia. Sędzia gwiżdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Do Hakimiego. Złapią kontakt. Gol, proszę Państwa! Co tu się dzieje? Było już w zasadzie po meczu, a teraz została raptem bramka straty. Chyba nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Wydawało się, że to przeciwna drużyna jest bliższa strzelenia gola, a tymczasem wystarczyła jedna akcja, by te przewidywania wzięły w łeb. Możliwe, że los Paryżan właśnie się odmienia. Nawiązują walkę. Teraz będą szukali wyrównania. Gramy. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Alfonso Davies. Udało mu się ograć obronę. Obiecujące zagranie przed pole karne. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Fabian. Gonzalo Ramos przyjmuje podanie. Bezże już bez piłki. Konrad Laimer. Jamal Musiala. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje.
skutecznie. Teraz okazja przed nim. Przy piłce Palinia. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Hakimi. Zaire Emery. Vitinha. Ashraf Hakimi. Świetnie go teraz wypuścił. I zagranie do Gonzalo Ramosa. Nie ma! Blok, brawo! Harry Kane. Davis przy piłce. Na dobrą sprawę oddał rywalom piłkę teraz Harry Kane. Ousmane Dembele. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Dają Upamecano. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Musiala przy piłce. W dobrej sytuacji Kane. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Jamal Musiala. Kingsley Coman. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Teraz pora strzelać. Coman ma teraz piłkę. Nerwowa gra z obu stron. Sporo strat i niecelnych podań. Ashraf Hakimi. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Manuel Neuer. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Neuer. Jamal Musiala. Kane. Coman ma teraz piłkę. Do Musiali. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Musiala przy piłce. Dobrze to teraz wybił Marquinhos. I będziemy mieli zmianę po stronie Bayernu Monachium. Gonzalo Ramos. Neuer. Zaire Emery. Dostaje piłkę Zaire Emery. Lucas Beraldo. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Musiala precyzyjnie na dobieg. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem.
Ma 11 metr z rogu. Czujnie teraz wyłapuje dośrodkowanie z rogu. Hakimi. Zaire Emery. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. I blok w odpowiednim momencie. Musiala. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Do Davisa. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Ta akcja wciąż świetli, ale nie ma już charakteru szybkiej kontry. Coman. A teraz zagranie do Kane'a. Przyjmuje piłkę Hakimi. Zaire Emery. Vitinha. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Musiala w dobrej pozycji do strzału. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Wrzuca piłkę przed bramkę. Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Coman. João Neves. Hakimi. Gonzalo Ramos. Zaire Emery. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Nuno Mendes. Fabian. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Niepotrzebna strata piłki. Musiala podaje na dobieg. Jest! Gol dla Bayernu Monachium! Zwiększają różnicę do 2 bramek. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! I po tej bramce jest 4-2. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Zaire Emery. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Davis przy piłce. Tel. Musiala. João Palinha. João Palinha. Joshua Kimmich. Serge Gnabry. Przy piłce Gnabry. Do Musiali. I teraz Tel. Okazja do strzału. Ulala, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił.
Ostrożnego w okolice jedenastki. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Usman Dembele. João Neves. Ashraf Hakimi. Dembele. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Złapią kontakt. Nadal coś z tego może być. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Thomas Müller. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Kingsley Coman. João Palinha. Konrad Laimer. Cóż za interwencja w wykonaniu Donnarumy. Piłka w grze, krótkie rozegranie. No i piłka mija bramkę. Mierzona piłka, ale tym razem coś poszło nie tak. Do powodzenia zabrakło centymetrów. João Neves. Nuno Mendes. Gonzalo Ramos. Usman Dembele. Strata piłki. Matis Tel. Jest komu podać. Teraz będzie dobra okazja. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Nie wrzuca w pole karne. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. I od razu go cisnął. Miał kilka opcji. Idzie w środek. Przy piłce Gnabry. Może podgrzewać rywali. No świetnie obronione to uderzenie. Hakimi. Bayern Monachium dziś jakoś szczególnie nie zachwycił. Zgodzisz się ze mną? Myślisz, że utrzymają prowadzenie w tych ostatnich minutach? No, powiem ci, że wszystko się tu może zdarzyć. Obie... Da im teraz remis! I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania! Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Cisnął tam w futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Ależ teraz radość przy linii bocznej, cieszy się z determinacji swojego zespołu, chce teraz walczyć o zwycięstwo.
czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Alfonso Davies, Thomas Müller. Wciąż mamy remis, ale Bayern pod bramką rywala. Czy wcisną zwycięskiego gola? Podanie do Palini. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Coman ma teraz piłkę. Wesley Coman ponownie. Doskonale bramkarz. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A przecież gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. Głęboka ta centra z narożnika. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Hakimi. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. João Neves. Spotkanie zbliża się do końca, ale PSG jeszcze nie rezygnuje i może być groźnie. Mają teraz szansę na kontratak. Nie daje sobie odebrać piłki. I Bayern wznowi grę z rzutu wolnego. Müller. Thomas Müller, okazja. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Fabian. Nadal utrzymuje się remis. PSG wyprowadza jednak jeszcze jeden atak. Czy okaże się decydujący? Podanie do Fabiana Ruiza. Znakomita interwencja. Znakomita. Świetnie. Znów zblokowany strzał. Może teraz uderzyć. Groźnie było. Dobra interwencja. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. To musi wejść. Coś niesamowitego. Gol. Po odrobieniu strat wychodzą teraz na prowadzenie. Co za mecz. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie. No i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. No to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Alfonso Davies. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Zaire Emery. Co wykombinuje reszta? Szansa! Będzie remis! I udana interwencja. Rzut rożny, a czasu na wyrównanie mają coraz mniej. Muszą to mądrze rozegrać. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Wspaniale teraz bramkarz.
Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Colomwani. João Neves. Dembele. Teraz Colomwani. Odzyskują teraz piłkę. To jedna z ostatnich szans. Może teraz wyrównać. Joshua Kimmich przy piłce. To chyba wpadnie. Aj, była cudowna szansa na wyrównanie, ale zabrakło koncentracji. Chyba tak. Tak było blisko. Odpłynęła im w siną dal. Chyba ostatnia deska ratunku. To była stuprocentowa szansa. Nuno Mendes. Marquinhos. Przytrzymują teraz piłkę na własnej połowie. Dla nich ten mecz mógłby już się skończyć. Zrobili, co do nich należało. Teraz już tylko czekają na gwizdek. Mocno trzyma się na nogach. I teraz Colomwani. Zagranie do Dembele. Serge Gnabry. Piłka już w trzeciej tercji. Ostatnia szansa, żeby coś tu ugrać. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ashraf Hakimi. Przemieszcza się bliżej środka. Sędzia kończy mecz. Piłkarze Bayernu jeszcze nie przetworzyli tego wyniku. Rozpoczynają tegoroczną Ligę Mistrzów od porażki. Zespołowi takiego kalibru rzadko zdarzają się takie potknięcia. Start rozgrywek nieudany, ale to się zdarza. Nie ma co załamywać rąk. Trzeba teraz znaleźć sposób, żeby w następnej kolejce wynik był korzystniejszy. Ousmane Dembele to doskonały zawodnik. Czasem chimeryczny, ale dzisiaj pokazał wielką klasę. Był aktywny. Bez niego kolegom byłoby dużo ciężej. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Sané teraz z piłką. Mają okazję wyprowadzić. Mamy pierwszą bramkę. To tylko rozkręci nam emocje. Ma wsparcie, by to rozegrać. Koman! Bramka! Bayern podwyższa wynik meczu. Mają teraz bezpieczne prowadzenie. Sané teraz z piłką. Proszę Państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą trzema bramkami. No cóż. Jak się spisze teraz Dembele? Tak! Tak właśnie strzela bramki. Do Hakimiego. Gol, proszę Państwa! Co tu się dzieje? Było już w zasadzie po meczu. Niepotrzebna strata piłki. Musiala podaje na dobieg. Jest gol dla Bayernu Monachium. Zwiększają różnicę do dwóch bramek. Da im teraz remis. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. To musi wejść. Coś niesamowitego. Gol. Po odrobieniu strat wychodzą teraz na prowadzenie.